Witajcie, dzwonicie, piszecie, pojawił się nowy standard. Soda Stream wypuściła nowy typ butli, której nie można napełnić w domowych warunkach. Zrób coś. Więc spróbujemy coś zrobić, ale jest gaz, więc spuszczamy na gaz. Gazu nigdy nie zostawiamy, gaz ma być pusta butla, więc... Gaz mamy spuszczony, waga, zobaczymy ile nam wejdzie, pamiętajcie, że to są domowe warunki, to nie jest fabryka, że ma pompę i napełnia 425 chyba, jak podaje producent. Ok, widzicie, 763 gramy waży butla. Pusta, puściutka. Tu oto przytargałem nowiutką butlę. Z syfonem musi być koniecznie. Do tej nowiutkiej butli przytarganej przykręcamy taki oto, proszę Państwa, zestaw z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zakręcamy. Tu mamy przykręcone na klucz 27, jest to zmontowane, gotowe do użycia. Tutaj naszą nowoczesną butlę wkładamy do urządzenia, zamykamy i będziemy napełniali. Bardzo powoli, ale to bardzo powoli staramy się otworzyć ten zawór. I proszę, w tle słyszymy, gaz zapyla do urządzenia. Napełnia się. Ile to potrwa? Ile? Butla ma około 50 bar. Są takie butle, które mają 60, czasami 70 nawet, ale to zależy od temperatury, w jakiej jest przechowywana. Tu Quick Connect, pamiętajcie, duo. Napełnia się, jeszcze słychać jak gaz zapyla. Możemy odkręcić troszeczkę, w zasadzie całkowicie, o, słychać. Po jakiejś niespełna minucie efekty dźwiękowe, hałasowe ustały, więc przechodzimy do butli, zakręcamy zawór i odkręcamy odpowietrznik. Spuszczamy nadmiar w przewodzie, znaczy nadmiar. To, co zostało w przewodzie między jedną butlą, jest tego trochę, bo przewód jest duży, ale nie jest to tak dużo, żeby tym się bardzo przejmować. Nic już nam nie wylatuje tutaj z odpowietrznika, więc możemy wyciągnąć nabój z maszynerii do napełniania. Wyciągamy i stawiamy na wagę. Wagę oczywiście spróbujemy jeszcze raz uruchomić, wyzerować. I zobaczymy, co nam z tego wyszło. Proszę, 1000. Więc połowa tego, co przewiduje producent. Postanowiłem jeszcze tą butlę raz wrzucić i zastosować przycisk, który tutaj jest taki. I proszę, zobaczcie, co się wydarzyło. Wleciało nam dodatkowo 58 gram tego gazu. Więc przy sprzyjających warunkach mamy już prawie 300. Niektórym się pewnie uda więcej, jeżeli będą mieli różne różnice temperatur butli napełnianej i butli podającej gaz. Ta nie była schładzana, więc przyjęła tyle.